był taki czas, kiedy więziono ludzi za to, że mieli inne przekonania. Wyrywano ich z domów, z uczelni, z biur. Pośpiesznie osądzano z woli paragrafu 58 i wywożono w głąb Rosji. Nieprawdopodobne, ale całe narody w ciągu jednej nocy wywożono zawczasu przygotowanymi na bocznicach pociągami. Narody zamieszkałe na północy jechały na południe. Te z zachodu jechały na daleki wschód. Zadziwiająca to wędrówka ludów. To okrutne, ale wielu polskich patriotów nazajutrz po wyzwoleniu z niemieckiej niewoli wyłapywano bezwzględnie jak wrogów. Osadzano ich potem w obozach koncentracyjnych NKWD, zakładanych niekiedy na miejscach dawnych obozów hitlerowskich. Stamtąd wywożono masowo do obozów archipelagu Gułag. Archipelag Gułag to niepoliczona do dziś ogromna ilość obozów rozmieszczonych prawie na całym terytorium Rosji, na 1/5 powierzchni świata. Wystawili je ludzie ludziom. To zagadka, nad którą zastanawiają się politycy i historycy, filozofowie i prawnicy, duchowni i artyści. Tam, za kromkę chleba, za miskę zupy i garnek wrzątku, pracowali latami jak niewolnicy. Pracowali przy wyrębie lasu, budowie dróg i torów kolejowych. Pracowali przy wydobywaniu węgla i wolframu, srebra i ołowiu, złota i uranu. A była już prawie połowa XX wieku. Rosjanie doliczyli się ponad 40 milionów zmarłych. Historia nazwała tę epokę czasem wielkiego terroru. Ofiary nazywano wrogami narodu. Znaczna ich część była Polakami. Hańba trwała bez mała 20 lat. Zaczęła się w 1937 roku. Jesienią 1989 roku pojechałem z kamerą do archipelagu Gułag. Trasę wyznaczały pamiętniki ocalonych więźniów. Przy pomocy dociekliwych ludzi z moskiewskiego memoriału, organizacji zrzeszającej ofiary represji, zobaczyliśmy to, co przez całe długie lata było ukryte jako ściśle strzeżona tajemnica historii. Nie docierały tam nigdy żadne międzynarodowe komisje praw człowieka. Nie docierał Czerwony Krzyż, ani żadna kamera filmowa. Przemierzaliśmy kilka tysięcy kilometrów. Szukaliśmy miejsc, gdzie w tym nieludzkim archipelagu więziono Polaków. Oto kilka tajemnic, które chciałbym pokazać ludziom. Na pogranicznych terenach Ukrainy, Białorusi i Litwy trwał silny żywioł Polski. Do ostatniej chwili Polacy nie poddawali się przymusowej kolektywizacji wsi radzieckiej. Dlatego w 1937 roku zdecydowano, aby pośpiesznie przesiedlić ich na stepy Kazachstanu. Wszystkich. Była to pierwsza na tak dużą skalę rozprawa z Polakami. Wywózkę zarządzono nocą. Najpierw zabierano głowę rodziny. Przyszli. Czterech ich przyszło. Ojca posadzili na krześle, nie pozwolili mu się ruszyć. Mnie nawet nie zaczepiali, bo cały czas biegałam po mieszkaniu.
No, zaczęła się rewizja. Rewizja bardzo długo trwała. Wyrodzili wszystko do góry nogami. Dokumenty, zdjęcia. Wszystkie zabrali w ogóle te zdjęcia, nie oddali nam potem. To za jakieś gdzieś koło północy rewizję skończyli. Mama wróciła, tam zostawiła siostrę u kogoś. Ty odzień eci walonki. Zdjął te buty, włożył w eloki. Wyszedł do pokoju stolowego. Mama zrobiła mu knapki. Wziął je pod pachę. Mnie postawił na krześle, bo ojciec był bardzo wysokim mężczyzną. Wziął tą tobolek pod pachę i poszedł. Samki czekały na dworze. I odszedł. Na zawsze odszedł. Ojciec już nigdy do kraju nie wrócił. Ojciec nie miał syna, miał nas tylko dwie. Mnie wychowywał tak jak chłopca. Uczył konno jeździć, uczył strzelać. Ptaszki ze stodoły. Pływać. Topiłam się kilka razy w Narwi, ale on mówił, niech się hartuje. Ja mu przeczuwał, że powinna była być zahartowana. Zastukali w okno i przyszli. Też ich przyszło kilku. I powiedzieli, że przyszli nas zabrać do ojca. A że ja, taka papy córeczka ukochana, to i pół godziny nam tylko dali do spakowania się. A że ja taka właśnie mówię, ukochana córeczka ojca, to nawet nie dałam babci tych tobolków związać tak jak trzeba. Tylko prędzej, prędzej babciu, bo do ojca. Już go dwa miesiące nie widziałam. Niestety to nie było do ojca. Pociągi towarowe są wysokie, każdy wie. Trzeba lazić tak jak mało podrapać się i rzucać te tobolki do góry. Ale że byliśmy prawie pierwsi przywiezieni, to wdrapałam się na środkową pryczę i cały czas od rana do późnego wieczora przywożono ludzi. Jak ludzi przywożono, drzwi zasuwano, przywożono, a ja każdy raz wyskakiwałam. Naładowali tak pełno, tak dużo ludzi, że nie było gdzie już nawet przejść. No to ja, masz to rozumieć, zaczęłam wolać mamę, bo mama już się dowiedziała w międzyczasie od ludzi, dali jej znać, że wszyscy znali nas i w Bielsku i w okolicach. I mówię do mamy, że waszą rodzinę wywieźli. No to mama poszła szukać tego szalona. Podchodzi do tego okna i mówi do tego żołnierza, że ona chce razem jechać ze mną, znaczy z córką i z moją matką. A ten żołnierz mówi, od durna palaczka, sama dobrowolna na Sybir jedzie. Od pierwszego dnia opanowały nas wszy. I tak one przez 6 lat towarzyszyły nam. To jest trudno opowiedzieć, bo nikt nie uwierzy, że te wszy były tak jak biedronki polskie. To po prostu tak olbrzymie i taka masa, że jak muchy nieraz na wsi na ścianach. Tak one nas wiecznie gryzły, te nasze wynędzniałe ciała. Mama mówi tak, to znaczy, że to już koniec. I rozchorowała się. 2 tygodnie chorowała, okazało się, że to jest zapalenie opon mózgowych. I przez cały czas, kiedy straciła przytomność, to tylko mówiła, uciekajmy stąd. Pochowaliśmy ją na tym strasznym, smutnym stepie. Zostaliśmy same. Babcia tak przeżyła, bo to była jedynaczka jej córka, że zrobiła się kompletnie niedołężna. Została tylko w domu, nigdy w domu, w lepiańce, nigdy nigdzie nie wychodziła. Siedziała, po prostu jakiś lęk miała. To wszystko zostało. Cały ten obowiązek szukania chleba, szukania paliwa został. Ja zostałam tym obarczona. 1 września 1939 roku na ziemię polskie weszli Niemcy. 17 września weszli Rosjanie. Polska przestała istnieć. Dobita upadła. Najważniejszym strategicznym celem Stalina było zawładnięcie zachodnią Ukrainą, Białorusią i Litwą. Tak też się stało. Wziął nawet więcej. Pierwszymi, którzy poszli do zamkniętych obozów zwanych łagrami, byli żołnierze pogranicza i zdezorientowane oddziały wojska, które w zbliżającej się Armii Czerwonej nie podejrzewały agresora. Do niewoli wzięto ich wtedy 250 tysięcy. Pierwsza masowa deportacja polskiej ludności cywilnej zorganizowana została już 10 lutego 1940 roku. Wywieziono wtedy 200 tysięcy niewinnych ludzi.
załapałem się po prostu z pierwszą wywózką 10 lutego 40 roku wraz z całą rodziną i osadą, całą nazywającą się Zacisze w pobliżu Białegostoku. W Prycji miałem swoje miejsce i mama mi zawsze zostawiała na podwieczorek tak zwany maleńką miseczkę zupy, no, wielkości popielniczki. Ja to właśnie, no, spożywałem to, jak przez mgłę pamiętam. Już tam zaczęliśmy kombinować, jak zdobywać sobie pożywienie. Między innymi to wyglądało tak, że wylewaliśmy, to nazywało się wylewanie suszlików, chwistaków, wiader wody do nory i te zwierzaki wychodziły na wierzch, to się łapało jedno i do garka. No czasami to i wąż z tego wyskakiwał. Poza tym psy, koty, no to normalne było jedzenie tam tej okolicznej ludności. Nasza mama wsypała po łyżce mąki dla każdego z nas trzech i ugotowała tą taką wodę z mąką. A obok były te trójka dzieci, którym się świeciły oczy i patrzyli na nas, jak my jemy. Więc to było bardzo takie przykre. Nie można było nic nigdzie ukraść, bo wszystko było zasypane 5-6 metrów śniegu. Zabrane z Lwowa 10 lutego 40 roku. Widziałem, jak armia radziecka rozbrajała uciekające nasze wojska na Rumunii. Na ulicach Lwowa rozbrajani byli nasi żołnierze. No, najpierw byli zabierani w kierunku wschodu, z Lwowa i spod Lwowa i z wiosek pracownicy państwowi, czyli liśnicy, gajowi, umundurowani, no, policjanci, księża, profesorowie i tak dalej. Systematycznie, tydzień po tygodniu, od 17 września do 10 lutego, póki jeszcze widziałem te rzeczy, te grupy ludzi były aresztowane i wywożone w wagonach różnych i bydlęcych też. Z Lwowa jechaliśmy przez Kijów 33 dni do Tuluna, stamtąd 3 doby sańmi i traktorami i końmi. Nasz cały zestaw pociągu, około 3000 Polaków z dziećmi, starców, matki, rodzące nawet. 3 doby jechaliśmy w tajgę. Zostaliśmy widzieni z całym ludność osadnicza. W 40 roku, 10 lutego, z piątku na sobotę o godzinie 3.15. Tak. Mróz około był w tym czasie ponad 30 stopni. Tak. No na podwórze saniami przyjechali. Się nie obywa. Tak, saniami przyjechali i 15 minut wremia i sobieraliśmy. Dzieci, obojętnie w jakim ubiorze, w jakim nastroju, chore czy zdrowe, wszystko poszło do wagonu. Po drodze nasz rozładunek był przeładunek raczej na szeroki tor w Sarnach. Stosowano najrozmaitsze paragrafy w postaci tego, że pierwszy to miałem za szpiegostwo, a chcę zaznaczyć, że uciekłem z obozu koncentracyjnego niemieckiego, tak, więc za szpiegostwo jako szpieg. Ponieważ nie udało się śledczym udowodnić tego, zmieniono na dezercję, jako to, że podlegałem poborowi do wojska, nie stawiłem się, ponieważ ten artykuł też nie, jakoś nie pasował do mojej osoby, więc przyczepiono mi numer 50, artykuł 58.1a na, że tak powiem, zdrada ojczyzny. Czyjej do dzisiejszego dnia nie wiem. Druga masowa deportacja ludności cywilnej odbyła się 13 kwietnia 1940 roku. Wywieziono ponad 320 tysięcy, głównie kobiet i dzieci, jako rodziny i krewnych wrogów narodu. Te transporty szły przede wszystkim na południe, do Azji Środkowej. Nowo przybyli zesłańcy ze zdumieniem spotykali Polaków mieszkających tam od 4 lat. Resztę tych, co przetrzymali choroby, głód, klimat i wygnanie do Kazachstanu i Kirgizji. W transportach były matki i dzieci. Często dzieci kierowano do domów dziecka, podczas gdy matki szły do więzienia. Nieznany to odcień archipelagu Gułag. Są świadkowie. Wiecie, kochani moi Polacy, że w Związku Radzieckim byli obozy
dla żon zdrajców ojczyzny. To byli ludzie różni. Dzieci zabierali do domu dzieckiego, a moja mama była w takim obozie zdrajców, żon zdrajców ojczyzny. I za rok ja dostała do domu dzieckiego pierwszy list od mojej mamy. Dowiedziała się, że ona żyje, że może pisać listy tylko jeden raz w 3 miesiące. Tam było dużo kobiet, oni ciężko pracowali, byli bardzo w takich trudnych, ciężkich, przepraszam mnie, brak polskich słów, bo ja, mnie nie dawali w domu dzieckim, nie było z kim mówić po polsku, dlatego przepraszam, że źle mówię po polsku. I ja z mamą do samej śmierci 7 lat miała te listy. W 3 miesiące jeden. Эти письма, вот они лежат, пожелтевшие, такие желтые листочки. То есть то, что у меня в уголе осталось от моих родителей. Але я просила маму, чтобы она напевно прислала мне зденьче. А мама написала, что тут зденьче не робил. Dlatego ja tylko mam te zdjęcia, które ja, przepraszam, ale można powiedzieć, że ukradła w NKWD, kiedy rehabilitowała moich rodziców. Przepraszam, że ja bardzo denerwuję się, bo to jest dla mnie i teraz jeszcze ciężko. Я реабилитовала моих родителей барзо, ну, одна из первых, бо я завше мовила, що я стем полькою, я писала Сталіну, Калініну, але ніхто мені ніц не відповідав. Але я повідомила, що у мене від родителів ніц вінці нема, тільки моя польська кров. І ті листи, і ніц вінці. І для того і дзісяй, і вчора, і 20 лет тому всюди написано, що я єстем полька, Данута Столярська полька. Цей лист я отримала полятам від єдної кобіти, яка була разом з мамою в Алжирі, що моя мама змерла. Tych Polaków, którzy z centralnej Polski uciekali na wschód, sądząc, że na wschodzie będzie bezpieczniej, wywieziono stamtąd w trzeciej wielkiej deportacji w czerwcu 1940 roku. Chociaż jeszcze było lato, jechali tam, gdzie zawsze jest zimno, na podbiegunową północ. Były bardzo perfidnie przemyślane metody, od samego wywozu do pobytu. Jeżeli przyszli zabierać wtedy, kiedy jest silny sen, bo nad ranem przeważnie 3:30 do 4:00. Nie pozwolili zapalić światła, świecili latarkami. Gdy, tak jak powiedziałam, obudziłam się i tego ojca zobaczyłam i nad nim, i matkę tą trzęsącą się, jeden stał i coś trzymał, pismo jakieś i czytał, latarką przyświecał. Była ciemność. To potęguje również zagrożenie jakieś. Sądziłam, że zaraz będą strzelać. Gdy matka spostrzegła, że nas nie zabijają, wyprowadzają i na sanie każą siadać i wiozą do punktu. I później wieźli nas saniami 2 tygodnie, przeszło 2 tygodnie. Na tych saniach troszkę było siana położone i tam dzieci były w tych. Ale kilkoro dzieci zmarzło na drodze i wyrzucali jak kawałek drzewa w śnieg. Taki był pochowany.
Później, to znaczy, jeśli... Teraz powiem, bo ja tu... Więźni na 2 tygodnie, po ponad 2 tygodnie stajali, jak mówię, że ja się wrzucali. Razem ze mną jechał w wagonie starszy Rosjanin, który posiadał już 95 lat i dostał wyroku 25 lat. I on do mnie uczył mnie w ten sposób. Synku, pamiętaj, że jak przyjedziesz na miejsce, to nie powinieneś się przyznawać do tego, że czegoś nie umiesz. Musisz umieć wszystko. I pamiętaj, szukaj sobie pracy, która wymaga najmniej pracy fizycznej. I ja tak jak jechałem, to sobie kombinowałem, co mogę wymyślić. Przywieziono nas do Uchty, wyładowano i patrzymy, stoją stoły, cały aeropak oczywiście specjalistów i podchodziło się do niego specjalność. Jaka przychodzę do pierwszego, pyta się, jaka specjalność. Ja mówię, szafior, kierowca. Pomyślał, nam szafiorów nie nużno. No, znów głowa zaczyna pracować, co? No to cieśla, o, płotników tam nam nużno. I jak tylko to powiedziałem, natychmiast mnie, że tak powiem, odsunięto na bok, zebrano 30 płotników i od razu samochód, oczywiście rączki skute i na samochód 4 strzałków i powiezi nas 30 km od tej miejscowości, gdzie napisany był ten łak punkt, polanka taka i 3 łak punkt i na czym koniec, więc nic nie ma. To, żeby było śmieszniej, to jak przyjechał odbiór, to pierwsza rzecz NKWD. Kto to budował? Pierwsze pytanie. NKWD, ten brygadista mówi, to nie ja, to mówi ten Polaczok. No, rezultat w nagrodę dostałem położony na ziemi. Jeden ze strzałków użyczył sobie grzecznie wycioru tego i zostałem nagrodzony potężnym biciem po plecach. Miejsca białego nie miałem. I przy tym tylko mówiono, ty polski inżynier, ty nie chcesz pracować dla Związku Radzieckiego. I kazali tego, ложись, kładnie się tu na śnieg. Było ciemno, już noc, oni się bali, żeby nie było jakiegoś ucieczki. I no tak jak to zawsze, wszelki ruch, najmniejszy ruch, to będziemy strzelać. Widzicie, mamy prawo strzelać. Ale też panu było zimno. A to nikogo to obchodziło. Leżeliśmy na śniegu jak kawałek lody jakieś, jak drzewo. I nikt nie mógł poruszyć się. Kilka godzin, póki tam tego upakowali te cele więzienne. To nikomu się nie obchodziło, chłód żaden, że tam zimno było, że człowiek drętwiał, że zamarzał. Czwarta ostateczna deportacja Polaków w głąb Rosji odbyła się w czerwcu 1941 roku. Wywieziono wtedy ponad 300 tysięcy osób. Dokładnej listy deportowanych nie zrekonstruuje nikt, chociaż niewątpliwie takie listy istniały. Nikt nie zliczy wywiezionych dzieci z Wileńszczyzny, nie zliczy starców ani matek. Te matki, które nie potrafiły dzielić tego działania matematycznego, nie umiały, to po prostu zostały tam. Ich dzieci zostały. Te, które potrafiły dzielić i trzymały za mordę, krótko to przeżyły. Z naszej rodziny 16-osobowej zostało tylko 10 osób. W Kazachstanie zmarł jeden Mikulski. Mikulska siostra ojca zmarła w Teheranie, a więc poza Związkiem Radzieckim. Mój brat zmarł w Czebiatowie zaraz po powrocie do Polski. Ojciec zginął, rodzice ojca po prostu zostali łaskawie zostawieni. Oni byli na kolonii w Chorostkowie w okolicy Kopieczyniec. Otóż gdy zawieziono na dworzec i stwierdzono, że rodzice są właściwie nie do więzienia, to po prostu zawieziono ich z powrotem, no i tam zmarli. Wśród deportowanych przeprowadzano przymusową paszportyzację, zmuszając ich do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Odmowa równała się z przestępstwem. Opornym udowadniano, że Polska nie istnieje i nie będzie istniała. W ten sposób w głębi Rosji znalazło się łącznie 1 700 000 Polaków. Kobiety i dzieci pracowały w kołchozach. Mężczyźni zostali użyci do prac najcięższych.
Sypali nasypy i układali na nich tory kolei żelaznej, która łączyła dopiero co powstałe ośrodki przemysłu wydobywczego i zbrojeniowego ze stolicą. Po dwóch tygodniach, gdy przywieźli nas do Archangielska, miejscowi zrobili miting dla Polaków. Więc wyglądało to w ten sposób, że harmoszka grała, Polaków zmuszano do tańca, a fotograf robił zdjęcia i poszło w świat, jak Polacy dobrze czują się na zesłaniu. Ale co pewien czas wychodził gość i mówił, że waszej zgniłej Polszczy nie było i nie będzie. Tut wasza rodzina i tut budziesz podychać. Duże pretensje, proszę pana. O ile mojej matki, proszę pana, brali w szlafroku, na mrozu wywozili, póki dorosłej przywiedzie, to ona już nie żyła. Ojciec był gajowym, aresztowali, tak widziałem, jak do tej ściany Polak wróżył i rozstrzelali. To ja do nich nie mam pretensji? Mnie brata wywiedzie na Sybir, szósty rocznik. Ja jestem 15, brat, szósty rocznik. Jak i dzisiaj nie wrócił, to proszę pana, jak pan powiedział, to ja lepiej Niemcu, proszę pana, przepraszając za wyrażenie, lepiej Niemcu pocałować w pośladek niż jemu w buzię. Bo Niemiec nasz był wróg, Niemiec nam naszedł, a my na Niemcy. A to nasze słowodzicieli szli z tyłu i nas mordowali. Teraz jeszcze. Mnie aresztowali, bo ja w Starej Wielecie siedziałem. Siedziałem w Starej Wielecie, śledztwo tam prowadzili tak. Stół taki ła, może, o taki ła. Był długi i taki szeroki stół. I jakie to było śledztwo, proszę pana? Przyjechał karabin maszynowy, wystawili nas 10 lat na prawo, 12-13 lat na lewo. Resortowali nas, proszę pana. Resortowali, tak panu mówi, że ojca widziałem jak na tej ścianie. Tatoś był gajowym, dostał 15 lat, ja 10 lat. Karabin maszynowy postawili burżuj Sowieckiego Союзу. Republika Komi. 416 tysięcy kilometrów kwadratowych. Do jej rozlicznych łagrów bezustannie przywożono ludzi wszystkich narodowości. Polacy na tej liście zajmowali niepośrednie miejsce. Pojechaliśmy z kamerą na Workutę. Tak nazywa się ziemia i miasto założone 40 lat temu. Miasto stoi na węglu. Aby go wydobyć, trzeba narzędzi i ludzkich rąk. Nic prostszego. Wrogowie narodu przybyli tutaj na 5, 10 i więcej lat przymusowej pracy, na odkupienie win. Budowali kopalnie, ryli sztolnie, wznosili magazyny i umieralnie. Z cmentarzami nie było kłopotów. Otaczały tereny wokół kopalń. Oto jeden z nich. Koncentracyjne obozy to zagadka dwudziestowiecznej cywilizacji, która odkryła oprócz nich energię atomową, przekazanie obrazu na odległość i podróże na inną planetę. I pomyślmy, że na tym świecie żyło wielu ludzi, którzy nie podejrzewali istnienia łagrów i ubóstwiali ich szafarza, Stalina. Roślinność tundry kryje wszystkie tajemnice miejscowych cmentarzy.
Te na Workucie przez długie lata zarosły krzewami jak dżungla. Zapomniano o nich, bo tak trzeba było. Umierający katorżnicy byli zbędnym balastem, chowano ich pośpiesznie, płytko, bez rytuału należnego zmarłym. W rowie na sztych łopaty składano nagie zwłoki i przykrywano trzema deskami. Teraz ci, którzy zapędzali się na niedzielne grzybobranie w tundrę, odkrywali zapomniane tajemnicze groby, zaledwie sprzed 40 lat. Zaczęli my porządkować cmentarz 2 miesiące. I na cmentarzu pracuje Litwin jeden, Stanisław. 2 miesiące on wziął urlop swój i patrzy, żeby tam był porządek. To ile problem teraz nam stało? Metalu nie ma, drzewa nie ma, żeby kres zrobić, kresty zrobić. Porody, jak to, ну, żeby zasypać, gdzie jamy odkryte, tam że te ящики leżą z kościami ludzi. Ну, нікому то не потрібно. Ви бачите, от працюю там Литвини. Єдна тільки шахта, 29-та шахта, допомагаю там. Коли ми значили то всього, зібрали директорів, председателів посовітів і мовили, що то не ми повинні робити. То ваша задача, то ваша долг перед людьми, які лежать. Для того, що по 10-15 років вони працювали задармо. Ні єдної копійки ніхто не платив. У Венгель давали, шахти строїли. І зараз забиті ті люди нікому не потрібні. І ми мовили то всіх, всім директорам, всім, що це ваш перший, ви перший, хто повинен то всіх робити. А ви забачили десь, нікому, ніхто не робить нічого. Як там народи лежать на тих сментажах? Wszystkie narody, wszystkie, Polaki, Ruskie, Ukraińcy, Białorusi, Latyszy, Estoncy, Litwiny, Niemcy, wszystkie leżą. Kiedy my teraz pracujemy, Stanisławu mówię, ty faszyst. A jaki on faszyst, że on przeprowadzi porządek na cmentarzu. Wy wiecie, my mówimy, tam że wasze Ruskie leżą. Wasze bracia, wasze dziedy, wasze ojcy leżą. To, że wy, wnuki, powinni teraz przeprowadzić porządek ten cmentarz. Kopalnia numer 29. Zakluczony. Zdjęli strajk. Przyjechał generał Maslenikow, generał armii Maslenikow i przekazał strzelać. Byli wokół lagera takie, no, wyszka po rosyjsku nazywается, po polsku nie wiem. Вот. Вартовня, так. З тієї вартовні стріляли хто попав? Хто попав? 62 чоловіка одразу застрілили, а потім ще там ранені умирали. От, от там їх і хоронили. І тут був барак. От, бачиш, всього. З однієї сторони і з іншої сторони були дески. І один коло єдного спали на 2 поверхи. Спали. Поляці були і русські, і латиші, і литовці. Які і всі були тут. Раз теж. Ну, я думаю, що без поляків не обошлось. Хто-то попало. Знімали все. Голих. Хоронили. К пальцю прив'язували до щечки з фанери. И номер, и все. Thank you.
Pojechaliśmy do Azji, za Ural, na Syberię. Z kamerą i z mikrofonem razem z ludźmi moskiewskiego memoriału szukaliśmy tam zapomnianych cmentarzy, obozów koncentracyjnych i miejsc egzekucji. Tam na miejscu przekonaliśmy się, jak wiele prawdy kryło się w opowieściach Polaków, którzy przeżyli archipelag Gułag. Od 125 lat przywożono na Syberię polskich zesłańców. Tutaj w okolice Irkucka przychodzili pieszo albo przyjeżdżali w kibitkach. Stąd zaś szli już do naznaczonej katorgi. Widzieliśmy znajdujący się 3 kilometry od centrali las Zagadkę. Tutaj pod kubkami ziemi były groby pomordowanych. Ich prawdopodobny wyrok brzmiał zawsze 10 lat więzienia bez prawa korespondencji, co w żargonie sędziów znaczyło rychłą egzekucję. Tutaj właśnie leżą ofiary takiego wyroku. Nad Bajkałem jest wiele miejsc, gdzie było złoto. Odwiedziliśmy jedno z nich. Duże Katy. Niedaleko stąd po narodowych powstaniach polscy zesłańcy ryli bajkalską drogę żelazną. Jan Dorogostajski odkrył złoto. Dzisiaj emerytka Maria Zułowa, niegdysiejsza nauczycielka, zgromadziła dokumentację tych, którzy mocą wyroków NKWD dobywali ten kruszec w latach 40. A byli tam Polacy, Rosjanie, Niemcy, Litwini. Od 1944 roku, tuż za Armią Czerwoną, na oswobodzone tereny wkraczały oddziały NKWD. Dysponowały listami niepewnych osób, sprzyjających rządowi na emigracji. Nie mogąc podporządkować sobie Armii Krajowej, zaczęły porywać jej dowódców i przymusowo rozbrajać oddziały. No, mieliśmy szczęście, to znaczy ja i oficerowie z mojego batalionu, że kwaterowaliśmy na skraju tego terenu wyznaczonego nam na miejsce koncentracji i do nas nie dotarła wiadomość o tym spotkaniu z dowództwem radzieckim, które wiemy jak się skończyło, wszyscy zostali aresztowani, jest to pięknie opisane i to jest jeden z wstrząsających dokumentów, kiedy rozbrajano tych oficerów i wtrącano ich na ten samochód, także okrakiem jeden za drugim musieli siadać. No i wyjechali wtedy do Miednik w tym obozie, gdzie potem już grupowano wszystkie oddziały wschodnie, z Armii Krajowej ze wschodu. W ten sposób uniknąłem pierwszego aresztowania. Na miejsce ogromnej koncentracji, gdzie parę tysięcy ludzi było, dowództwo objął major Kotwicz, słynny Maciej Kolenkiewicz, który był 8 dni po amputacji prawej ręki, także jeszcze blady, jak lalka woskowa, zupełnie zjawił się na polskim łaziku, skądś wyciągniętym, objął dowództwo nad tą ogromną kolumną pozbawioną większości oficerów. Ponieważ moja kompania była w pełni gotowości, wyznaczył mnie na straż przednią tej wielkiej parę tysięcy ludzi liczącej kolumny. No i takim udawaliśmy się na zachód w kierunku Puszczy Rudnickiej. Wiedzieliśmy, że nie zawsze się elegancko obchodzono z jeńcami polskimi i spodziewaliśmy się najgorszego. Ja stałem też w obliczu decyzji, czy wydać rozkaz rozproszenia się, czym skazałbym natychmiast połowę na wybicie, no ale może połowę bym uratował. W sytuacji, w której takiego rozkazu nie wydawałem, mogło się to skończyć z tym, że wszyscy mogli zginąć. Okazało się, że tam jest wielki taki teren koncentracji wyłapywanych wszystkich oddziałów. Tam była bocznica kolejowa, wprowadzono nas, no i jechaliśmy również do Miednik. Przygotowałem wszystkich swoich, że w Wilnie uciekamy, otrzymali odpowiednie adresy. No i na trzech kolejnych stacjach, to były takie dwa kolejne dworce, tak jak w Polsce, zachodni, wschodni i centralny, nie pamiętam jak one się nazywały. W każdym razie 70% tej mojej kompanii udało się uciec.
26 lipca 1944 roku PKWN w Lublinie przekazywał sprawowanie władzy wojskowej na terenach wyzwolonych Armii Czerwonej. Artykuł 7 umowy oddawał obywateli polskich jurysdykcji NKWD. U mnie brzuch 3 razy zszywali w obozie. Znaczy, rozbity brzuch z 2 stron. Tak zwany przypukliną, kopniakami. Połamali nogi, kolana powybijali, powybijali. Ja mam państwowe zęby, bo moje zęby zabrali na umocnienie przyjaźni, przyjacieli. Tak. I jestem nawet w śledztwie. Palec do szufladki, do biura i szufladką. Od ślady. Ślady od kajdanów. Pobijano wszystko. Owszem, jestem człowiekiem, ja sam nie wiem, jak ja wytrzymałem te tortury. Moje katy, śledczy KGB, Paśko, Sysiuk, Koszelew, Paśko. Ja trafiłem do celi 105. Cela była bardzo ciekawa, proszę pana. Tam była masa ludzi, proszę pana, którzy niewątpliwie byli ludźmi w Europie znanymi. Jeśli panu powiem, że w tej celi siedział dyrektor Banku Rzeszy, proszę pana, bodajże pan Fischer, nie jestem pewien nazwiska, więc proszę mi to darować, bo to jest jednak przestrzeń lat, ale pamiętam za to nazwisko jednego z panów, pana Zajfirka. Dlaczego on mi się tak wyupamiętał? To był człowiek, który władał wszystkimi słowiańskimi językami. A poza tym bibliotekarką, proszę pana, która tam do nas przychodziła i dbała o sprawę duchową, była sławna Dora Kapłan. To była ta, która dokonała atentatu na Lenina i Lenin jej darował ją życie. Zaczęła się nowa fala terroru. Na terenach oswobodzonego Majdanka na Zamku Lubelskim i w Rembertowie powstały oficerskie obozy koncentracyjne. Grupowano całą śmietankę akowską Polski. Dosłownie. Byli wszyscy generałowie zaaresztowani po prawej stronie Wisły, czyli Filipkowski z Lwowa, Wilk Krzyżanowski z Wilna, Marcin z Lublina, Halka z Lublina, Dąbrowa z Lublina, nazwiska oczywiście, za tymi pseudonimami kryją się nazwiska, masę pułkowników, no, ile nas tam było? 2800, 3000. I z tych 3000 czy 2800 to było, powiedzmy sobie, 80-90% akowców. Tak o zabiórka wyciągnął gumę, jak dał mnie po zębach, ja zęby wypił, proszę pana. Za włosy mnie posadzili znowu na taburetkę. A już później nie było nic do gadania. Artykuł dalej 58.9, 58.10. Zmiana ojczyzny i dywersje. A 58.8 kara śmierci była, proszę pana. Ostatnie słowo. No coś tam ostatnie słowo. Ja mówię, chleba chciałem, ostatnie słowo. Ty bandit na mnie, bandity. Proszę pana, no co ja zrobiłem? Miałem 21 lat, ja jeszcze bosy. Ja butów nie miałem na nogach. Za cały rok, pierwszy rok pracy w kolchozie zarobiłem 45 kilo zboża. Przyniosłem na plecach. Może ktoś nie uwierzy, ale ja przed Bogiem mówię to, co dostałem. Wszystko szło gospodarstwu. Ja trawę jadłem. Jakoś wie pan wszystko. Ja napisałem do swojej rodziny, żeby mnie obierek przysłali. Oni nie uwierzyli w to. Żeby lupinów od kartofli, żeby suszonych nie przysłali. Oni nie uwierzyli w to. A ja bym jeszcze jakoś tam, wie pan. Proszę pana, jeżeli 4000 lager, 3 rzędy drutów, to trawka tylko pod drutami rosła, proszę pana, tak była wydeptana. I to jak wyskubnisz, jeżeli mnie tak dobili, bo tak jak on młody był, koło 40 kilo, tylko skóra i kości, a jakże,
Z pracy do lekarza trzeba. Anka woda prowadziła. Spodnie zdjąć. Jeżeli tylko skóra i kości, to dawali jeden dzień czy dwa, by pociąć. A jeżeli jeszcze trochę mięsa było, przepraszam na tyłku. Symulant do roboty. 12 godzin pracy. Młot. 40-kilogramowy i człowiek głodny. 74 w ciągu 3 miesięcy gdzieś koło 40 kilo tylko ważyłem. Tak mnie dobili. W wyzwolonym Wilnie Armia Krajowa wystąpiła w roli gospodarza. Kiedy do miasta weszło NKWD, podstępnie aresztowało cały sztab okręgu. Poza tym rozbrajano bezwzględnie oddziały, które szły na pomoc powstaniu warszawskiemu. Mnie aresztowali 20 sierpnia, wtedy kiedy szedłem na odsiecz na powstanie warszawskie. Akcja Burza, AK się udawało oddziałami, żeby pomóc walczącym powstańcom. Rosjanie wiedzieli o tym, bo myśmy powiedzieli oczywiście, że idziemy. Nie lzia, nie puścili nas, rozbroili, wywieźli. Najpierw był sąd NKWD w Bazanowie, siedziałem w ziemiance tam o półtora miesiąca. Nie było sensu uśmiercać, proszę pana. Rosjanie mieli metodę inną. Taki człowiek, którego uśmiercili, nic im dobrego nie zrobił, nie przyniósł żadnego pożytku. A człowiek, który został wywieziony, zrobił im mnóstwo roboty. Przez 10 lat spiłował, proszę pana, tysiące kubometrów tajgi wypiłował. Czy pracował gdzieś w kopalni, czy pracował gdzieś w kopalni miedzi, czy węgla. Nie było sensu człowieka zabijać, kiedy można było z niego jeszcze wydusić, wycisnąć, proszę pana, wszystko, a on się i tak sam wykończył. I stamtąd od razu na Majdanek. Miejsce zbiorcze wszystkich partyzantów i punkt, że tak powiem, to, który oficjalnie tego nie wiedział, to był tak zwany ruski sortirowyczny punkt. Oni tam wyławiali wszystkich tych, którzy chcieli wyłowić. Oddajcie mnie polskim władzom. Co usłyszałem w odpowiedzi? Pozno, synok. Pozno. Ty znajesz, nasze ludzie będą wojowani, a ty i taki drugi, jak ty, wy pójdziecie robotać. Tam u nas nada robotać i wy będziecie za nich robotać. Jakoś nie po ich myśli też to śledztwo szło. Moich kolegów niektórych wywieźli do Lublina, otrzymali wyroki. A mnie nie mieli widocznie za co wyroku dać. No to z innymi kolegami na otwartych samochodach w styczniu wywieźli mnie przez Lublin na Ural do niedużego obozu. On liczył chyba, jeżeli dobrze pamiętam, około 400, prawda, więźniów do pracy w kopalni węgla. Na Lubelszczyźnie do 1 października 1944 roku aresztowano 21 tysięcy Polaków. Okoliczna ludność była kłamliwie informowana, że osadzeni w koncentracyjnych obozach są oficerami niemieckimi. Podczas transportu na dworzec odziewano ich w niemieckie mundury, a na Workucie przebierano ich na powrót w kufajki, tyłogriejki. Tam budowali kolej żelazną. Вот, смотрите, эта ветка железной дороги это ваши земляки построили. Под каждой шпалой два поляка лежат. Było jasne, że zaczęła się jakaś nowa okupacja. Bezprawie organów NKWD spowodowało interwencję u Stalina. Ale okazało się, że aresztowania, porwania, rozstrzelania i deportacje były zamierzeniem i metodą. Wtedy prezydent Rzeczypospolitej na emigracji wydał decyzję o rozwiązaniu Armii Krajowej. Około 50 tysięcy żołnierzy ujawniło się wobec władz radzieckich. Tylko nieliczni uniknęli wywózki do gułagu. Papierośnica robiona z duraluminium tak zwanego przez ślusarzy, ludzi, naszych również kolegów, katorżników, którzy pracowali powiedzmy w elektro czy w mech cechu i gdzieś tam kawałki tej blachy aluminiowej kradli, takie rzeczy robili, przede wszystkim żeby sprzedać. Później to już dla siebie robiliśmy też. Albo z blachy. Ja byłem blacharzem jakiś czas, później dalej powiem o tym. Zbierało się na śmietniku puszki konserwowe. Te puszki obcinało się nożycami do blachy,
dół i górę, powstawał taki mankiet, krążek. Przycinało go się, to był pasek. Jeżeli takich pasków 10 ja zamkiem blacharskim złączyłem ze sobą, powstawał arkusz blachy, którą ja mogłem formować w garnek, w kociołek, w umywalnik, bo był taki umywalnik z takim zaworkiem od dołu, który bądź tam myli, prawda, żeby, bo myli się plując z ust sobie na ręce, to był normalny sposób. W łagrze numer 45 w Ostaszkowie umieszczono 3000 żołnierzy. Władze radzieckie nie kryły specjalnie faktu, że w 1939 roku przebywali tutaj oficerowie polscy, ale wszelki słuch o nich zaginął. Ostaszków to jest ogromny kompleks obozów. Ten, którego brano oficerów, był na wyspie. Również Polacy w 1944 roku też siedzieli w tym obozie, gdzie byli oficerowie, i tam odkryli rzecz niezwykłą. Otóż pod podłogą w baraku była nieprawdopodobna ilość czapek. Otóż oni jedyny ślad, ci oficerowie, nie tylko oficerowie zresztą tam byli, bo i leśniczy byli, i policjanci, i tak dalej, wszyscy swoje czapki zostawili tam, pod podłogą baraku w Ostaszkowie, co ludzie, którzy jeździli tam i stamtąd przyjeżdżali do nas, odkryli to, jak się ta podłoga zbutwiała i załamała, i nagle te wszystkie czapki były. I ja dopiero to sobie skojarzyłem, jak przeczytałem, proszę pana, Józefa Mackiewicza, relacje z Katynia, wszyscy bez czapek. Gdzie czapki? Tam jest tego rodzaju zdanie. Otóż te czapki wszystkie oni jako swój ślad jedyny, że tak powiem, zostawili tam pod tą podłogą. Musieli podnosić te deski i te szapki upychać wszystkie. W taki sposób to było. Nie całych, a po prostu widlami, bosakami takimi i do takiej skrzyni, i potem wywoziliśmy na cmentarz w Saratowie grzebać. Był wydzielony taki wąwóz, kawałek tego wąwozu, to jeszcze pamiętam, gdzie, bo tam prawie nikt nie wie, gdzie to grzebali, gdzie to chowali. No i do jednej skrzyni, panie, 15 ciał, panie, 20 ciał, panie, tego już, takie duże skrzynie było, wywili. No i tam przywieźli, panie, wywrócili, troszeczkę przysypali i pojechali. Nie ma mowy o tym chyba, żeby ktoś znalazł wszystkie groby na Workucie. Ja też pracowałem w takiej brygadzie komunalno-bytowej części. Myśmy po prostu jechali w tundrę, 2-3 kilometry od łagru, kopali doły i zakopywali. I przypuszczam, że takich dołów, takich miejsc, takich przypadkowych cmentarzy, tam jest multum, bo to nie było nieogrodzone, oznaczone było deską z numerem katorżniczym i niczym więcej. W łagrze numer 178 w Riazaniu umieszczono oficerów i szeregowych z wileńskiego AK. Było tam nawet 4 generałów. Aresztowanym oświadczono zdecydowanie, że nowy rząd Polski nie chce ich przyjąć, i przetransportowano ich na Daleki Wschód. Tam w obozach przekonali się, co znaczy wychowanie więźnia przez pracę. Wie pan, co to jest głód? Do 55 stopni jeszcze pracowaliśmy. Już powyżej 55 to już akcirowana była pogoda. W jakim celu mnie chcieli wychować tego na dzień dzisiejszy? Nie. Zamiast mnie wychować, to mnie jeszcze zepsuli, bo jeszcze większy się agresywny zrobił. I odczytali mnie wyrok, 8 lat i punkt 2, 58 punkt 2, tak jak Powers, którego tam nad Świerdlowskiem zestrzelili za zbrojne powstanie przeciw Związkowi Radzieckiemu. Ani złapali mnie z bronią, tylko z domu, ani ja byłem w jakiejś partyzance, bo to raz, że to jeszcze za wcześnie było, bo nie było w ogóle wtedy żadnych akcji przeciw Związkowi Radzieckiemu, ale aresztowania były. Ну, я родился в Польщі, коло Рішова, вот. Коло Щижова. Вот. В 1945 році нас переселили в Станиславську область. А от ми тут, на руке буква Р, це Речлак. Тут номер, цифра, буква і опять цифра. Тут теж таке, на ноге, вот. Ну і везде колонами водили со штиками. Это не то, таких вольних мало было. Мешкали в бараках. 1, 2, 3, 4, 5, 6 на нарах спали. Вот хлеб был вот такой. Был хлеб мокрый, чтобы вага была, а хлеба не было.
ludzi kartofel na 40 градусов, 50 градусов морозу. Картофель лежал около колеи. Вот таким нас кормили. Жиру не было. Люди голодные. Ноги были вот как рынка тут. Мы думали, что все будет тут. Вот, вот здесь. Видите, сейчас... Не могу говорить больше. Więcej nie mogę mówić. Co się robiło tutaj? Kołyma. Właściwie to zbadał ją Jan Czerski, XIX-wieczny zesłaniec na Syberię. Polak. Ze stacji naukowej w Irkucku wyruszył wtedy na wyprawę w dorzecze rzeki Kołymy. Zmarł u jej ujścia. Przyległe góry noszą dzisiaj jego imię. Ale tam właśnie założono niezliczone obozy archipelagu Gułag. Z Pruszkowa samolotem przewieziono mnie do Brześcia. W Brześciu 2 tygodnie i później 63 dni do Buchty Nachodki. W wagonach kolejowych. Oczywiście głód, chłód i tak dalej. Po pobycie w Buchcie Nachodcy miesiąc czasu zostałem przewieziony do Moskwy na Łubiankę na proces 16. Nie wiem właściwie po co, bo nie pytano mnie o nic, jedynie o personalne sprawy. Później po półtora miesiąca siedzenia na Łubiance odwieziono mnie z powrotem do więzienia w Chabarowsku i dalej do Buchty Nachodki. Później z Buchty Nachodki znowu do Chabarowska. Już ledwie chodziłem, byłem bardzo słaby. Z głodu, zimna. Zresztą dla przykładu to mogę podać to, że w Buchcie Nachodce nie było baraków, tylko byliśmy w ogrodzeniu w lesie. Spaliśmy przy ogniskach. Na śnieg rozgarnięty przy ogniskach spaliśmy. Codziennie umierało 15-20 osób. Kopiąc dół dla składania tych zwłok więźniów, natrafiliśmy na ogromną ilość kości ludzkich. Okazuje się, Rosjanie mówili, że to kułacy z 1928-1933 roku. Z tego czasu została mi ta łyżka i ten numer obozowy, który tutaj na plecach mam, rzecz 796. Kołyma otrzymała nową partię górników, dawnych absolwentów tajnych uniwersytetów, lekarzy i filozofów. Wyczerpani długoletnim śledztwem, więzieni tygodniami przegrywali w walce z cyngą, szkorbutem, purgą, zamiecią i zostawali dochodiagami, żywymi trupami. To przez te skały nic nie rośnie. I myśmy z wiosny, to znaczy gdzieś koniec marca, kwiecień, ale to spaliśmy w namiotach, ale jeszcze mróz, w nocy dochodzi do 25 stopni niżej zera, także jak ta beczka rozgrzana to jest za gorąco, a później jak ustygnie, to włosy, jak ktoś miał dłuższe, niektórzy to im przemarzało do ściany z palatki. I przez lata słyszałem ciągle tą jedną formułkę. To było tak jakby kanon lagrowego życia. Wnimanie. Предупреждаю, за невыполнение законных требований конвоя или за попытки к побегу, конвой принимает оружие без предупреждения. Конвой к бою, направляющий шагом вас. Однако мы брали в транспортах, то брали людей здоровых. Czyli była taka komisowka, jak kiedyś, można przypomnieć, chata wuja Toma z tymi murzynami. To znaczy zaglądanie do zębów, wszystko, czy uzębienie dobre, czy płuca, to wszystko. Oczywiście to było powierzchowne, ale brali tylko młodych ludzi. Tygodniami jadąc, pokonywali wszelkie możliwe strefy klimatyczne w kierunku na wschód.
W rejonie Władywostoku i Nachodki oglądali ocean spokojny. Potem, ocierając się o wyspy Japonii, płynęli Morzem Ochockim do Zatoki Nagajskiej. Wreszcie wpływali do spokojnego portu w Magadanie. Prowizoryczny był łagier. Tam można było uciekać. Ja miałem propozycję, żebym uciekał. Jeden taki młody elektryk, Rosjanin, najeszto Wysocki, a ja pracowałem. To byli sami Rosjanie. Tam krążyły pogłoski. A ile prawdy, to trudno mi jest powiedzieć, ale każda plotka ma swoją jakąś tam prawdę. Że jeżeli się ucieczka uda, to jednego poświęcają na pożarcie, bo nie ma co jeść. A jeszcze wam powiem, że w jesieni kazali nam kopać groby. Grobyśmy kopali, dlaczego? No bo w zimie przychodzą 50 do 55 do 60 nieraz stopni. Mrozy, grobu nie wykopie. A chować trzeba, bo wilki, panie, gdzie, jak pochowamy was? No i kopaliśmy te groby parę dni i NKWD-ści przyglądali się i mówi: wiecie, to Polaki, tu wasza Polska jest. Prawie 10-miesięczna zima wymagała coraz to nowych górników. Dostarczał ich kodeks karny. Mimo wyroków 25-letnich, ludzie żyli tutaj co najwyżej 5 lat. Dowożono ich w 47, 48, 49 i 50. Ja krymską trasą przejechałem dokładnie 1120 km. Bo najdalsze, gdzie zabrnąłem, to był osiedle posiołek Alaskitowy, kopalnia wolframu i kopalnia rudy, znaczy się zawód, który pracował, a bogatitelny zawód, który pracował na oczyszczaniu tej rudy. To jest 1120 km od Magadanu. A jeśli chodzi od Magadanu, byłem krótko, a potem pod jesień nas, był mróz wtedy. Byłem na Butugiczak i Kucugan. Nikt nie wiedział, ku czemu zmierza świat. Amerykanie mieli już bombę atomową. Stalin potrzebował takiej broni. Wtedy rozesłał archeologów, którzy na Kołymie znaleźli uran. W sierpniu lub początku września 1951 roku zostałem przywieziony do miejscowości Butugiczak. Ta miejscowość Butugiczak, jak myśmy się ładowali samochodów ciężarowych, zrobiła na nas przygnębiające wrażenie. Dookoła ściana sopek, takich rudawych, tak jakby księżycowy krajobraz. Po prostu horyzont jak gdyby tymi sopkami był zakryty, tylko troszeczkę tylko tego nieba. Tu myślałem, to już chyba koniec. Tak. I rzeczywiście to była prawda, bo tam były, bądź na sopce, na takim wysokim wzniesieniu, to był rudnik, gdzie kopano uran. A na dole zaczęliśmy budować fabrykę uranu, czyli obogacitelny zawód. Aby wydobyć rudę uranu, trzeba pruć na przestrzał sopki, zakładać tunele i opracowywać technologię produkcji przemysłowej. I oto Butugiczak, 280 km za Magadanem, jedna z najstraszniejszych katowni kołymskiego gułagu. A żeby poznać jego tajemnicę, trzeba tuż za osadą Ust-Jumczuk skręcić na lewo, po wąskiej drodze zbudowanej przez katorżników. Niewiadomego przeznaczenia pomieszczenia. Pojemniki. Przewody.
nierozpoznane wykopy. Są to pozostałości po technologii fabryki uranu. Po kilku kilometrach zauważa się drewniane słupy, na których rozpięto pajęczynę drutów kolczastych. Wieże wartownicze po prostu zgniły i rozpadły się z wilgoci na próchno. Potem za kilkoma rzędami drutów zauważamy ogromny budynek, również otoczony drutami. Pod tą sopką jest uran. Aby go wydobyć, wykopano głębokie sztolnie, do których wchodzili górnicy więźniowie. Tam w środku góry, na kilku poziomach pod ziemią, trwała wytężona praca. Tędy wyjeżdżały wagoniki wypełnione rudą. Nie ocalał nikt, kto by opisał, jak wyglądał dzień pracy, kto by wskazał nazwiska nadzorców, objaśnił system zabezpieczenia i przekazał słownik więźniów straceńców. Rudę uranu przerabiano w tej fabryce. Odpady technologiczne leżą tuż za budynkiem fabryki w postaci ogromnej hałdy. Licznik Geigera wskazuje jej niegasnącą, promieniotwórczą aktywność. Półprodukt został porzucony w tych kilku pomalowanych na zielono puszkach, a produkt poszedł do specjalistycznej fabryki zbrojeniowej. Wszystko to otoczono drutem kolczastym, aby nikt stąd nie uciekł. Żadna ucieczka z obozu się nie udała, a na pobliskim cmentarzu pionierów uranu wala się wiele czaszek otworzonych mistrzowskim cięciem chirurga. Dlaczego? Podobno badano również odporność człowieka na promieniotwórczość. To są baraki mieszkalne. Wzniesione z kamienia, miały zamykane drzwi i okratowane okna. I wszystkie urządzenia komunalne. Ciemnice, pokój nadzorcy i karcer. To jest najważniejszy budynek w obozie. Bur. Barak zaostrzonego reżimu. Przebywali w nim ci, którzy naruszali regulamin łagrowy, przeciwstawiali się woli dozoru i nie wykonywali norm pracy. Bywali krótko także ci, którzy usiłowali uciekać. Spali na tych drewnianych narach. Bezpieczeństwa pilnował nadzorca, mieszkający w izbie tuż za drzwiami wejściowymi. Pnąc się wyżej po zboczu, zauważymy, że kończy się gleba. Tutaj rosną już tylko skały. Odtąd wszystko budowane jest z miejscowego kamienia, spajanego mchem. Geolodzy, odkrywcy miejscowych bogactw mineralnych, byli rozmiłowani w literaturze klasycznej. Nanosząc odkrywki na mapie, nazywali je imionami z literatury hiszpańskiej. To wzniesienie na przykład nazywali Carmen. Wyżej był obóz Czarny Kamień, zarazem osobliwość przyrody.
tuż za Czarnym Kamieniem, z drugiej strony górskiego grzbietu istniał taki sam zespół obozów koncentracyjnych dla kobiet, nazywany romantycznie Bachantką. No dobrze, ale są i tacy, którzy przeżyli. Trzeba wiedzieć, że nieliczni. Wytrwali, uparci, cudem ocaleni. Archipelag Gułag. Tutaj królował wszechwładny system, który usprawiedliwiał pracę ponad ludzkie siły. Pamiętajmy, wystarczyło tylko dwóch sędziów i jeden ławnik, aby każdego uznać winnym, bo każdy był winien wobec Stalina. Oto kości tych, którzy zawinili bez winy. Zbrodniarze ukryli je niezbyt starannie. Ziemia wydała tajemnicę. Tutaj na Kołymie świat pisał nowe genezis, że na początku był Stalin. Stalin zrodził Jagodę, a następnie go zgładził. Potem zrodził Berię, a Beria wydał na świat zastęp dzielnych synów. Ci cierpliwie niszczyli wrogów narodu, a znakiem ich był słynny paragraf 58, obejmujący dowolne karanie wszystkich narodów, w tym Polaków. Thank you.